Ciąg dalszy współpracy Enei Wytwarzanie z Cerrad Eneą Czarnymi Radą. Poinformowano o tym dzisiaj na zwołanej konferencji prasowej. 100 lat historii Czarnych Radom. Niesamowita rzecz. I z tego miejsca bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że cały czas firma Enea jest z nami, że nas bardzo mocno wspomaga i dzięki takim sponsorom jak Enea możemy cały czas grać i reprezentować Radom na arenie międzynarodowej, na arenie polskiej, w Lidze Mistrzów Świata. W konferencji prasowej udział wzięli Tomasz Siwak, wiceprezes zarządu Enei SA do spraw handlowych, Jan Mazurkiewicz, wiceprezes zarządu Enei Wytwarzanie do spraw korporacyjnych, Marek Suski, przewodniczący Sejmowej Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Wojciech Stępień, prezes WKS Cerrad Enea Czarnych Radom, Andrzej Kosztowniak, poseł na Sejm Prawa i Sprawiedliwości, Janusz Dasiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej WKS Czarnych Radom i jej członkini Halina Bąk. Podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu naszej współpracy na następny sezon. Mam nadzieję, że następny sezon będzie jeszcze lepszy od obecnego. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z naszą fantastyczną drużyną o tak wieloletniej tradycji. Niestety Enea tak dużego stażu historycznego nie ma, ale może będzie miała. Oprócz sukcesów, sponsorów, wsparcia rządu, jest tutaj też mało sympatyczna historia, że nasza fantastyczna drużyna nie ma, szanowni państwo, gdzie grać. Od 6 lat pan prezydent Witkowski, który dzielnie walczy z niedasizmem, jest nieporadny w budowie hali widowiskowo-sportowej. Pytanie, czy kiedykolwiek uda mu się ją skończyć. Ja chciałbym doczekać takiego dnia, że pójdziemy wszyscy na mecz Czarnych Radom na nowej hali. Dzięki tej hali, szanowni państwo, drużyna Czarnych również by rozwinęła swoje skrzydła i uzyskała dodatkowe możliwości sponsorskie, co jest jakby faktem. Warto przypomnieć, że Enea Wytwarzanie wspiera również Radomiaka Radom oraz Eleklerk Moje Radomkę Radom. To nie koniec naszej współpracy. Jest to, jak powiedziałem, już kolejna umowa. Oprócz profesjonalnej drużyny wspieramy to również poprzez Akademię Sportu Enea, grupy młodzieżowe. Nie sposób jest przecenić, że tak powiem, wspierania tego typu działalności. Umowa pomiędzy podmiotami dotyczy obecnego sezonu Plus Ligi Mężczyzn. Drużynie gratuluję świetnych sukcesów i to między innymi to jest powodem finansowania, sponsorowania przez Enea klubu Czarni Radom. Nie tylko piękna tradycja, ale również dziś kontynuacja. W ostatnim ligowym meczu Czarni Radom pokonali u siebie 3-1 Trefl Gdańsk. Następny pojedynek czeka ich w Suwałkach z tamtejszym Ślepskiem.